Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Przemko. Zapraszam Was na kolejny króciutki vlog z trasy. Lecę sobie A1 od Katowic. Kurczę, ładne tereny tutaj są. Chineczką sobie zasuwam. Pogoda dzisiaj piękna. Kurde, słoneczko, aż minutko się jedzie. Wiaterek mi trochę wieje, mnie trochę huśta. Ciężko mi się nagrywa jak jedną ręką. Ale damy radę, spokojnie. Budowy, kurczę. Jedyny możliwy kawałek A1, później się zaczną schody. Ale jakoś tam do tego Piotrkowa dolecę, później od Piotrkowa już jest dobra droga. O, tak niżej wezmę to. Będzie trochę widać zegarów. Takie Eurotrack prawie, albo Firm Moscow symulator, tylko na żywo. Pauzę sobie strzeliłem 20 minut temu, no i lecę dalej. Zastanawiałem się, czy nie jechać na Częstochowę i na Radomsko, bo tam jest ta droga lepsza. Tutaj ta jedynka później będzie od Częstochowy do samego Piotrkowa, tam jest około 80 km takiej, no, paskudnej drogi. No ale doszedłem do wniosku, że jednak jadę tędy. Proszę, ładnie, pusto, fajnie się taką trasą leci. No ile człowiek nie jest zmęczony, bo jak jest człowiek zmęczony, to już lepiej takimi bocznymi drogami jechać, bo się nie zasypia. Ładnie to wszystko porobione, drzewa posadzone. No ta trasa, jak jeszcze trochę, to będzie naprawdę fajnie wyglądała. No, dwa takie same jadą. Na mopa zjeżdżać nie muszę. Pauzę wybędziłem na CPN-ie zaraz za Katowicami. Więc tutaj nie będę zjeżdżał. Ogólnie mam nadzieję, że siedzicie w domu, nie łazicie, nie pędracie się tam gdzieś, kurna. O, kapcia złapał. A, tutaj mop jeden. A tu jest drugi. Ostatnio pauzowałem sobie na tym mopie w nocy, jak jechałem. A teraz nie wiadomo znowu, kiedy będę w Katowicach. A taka dosyć dobra, fajna robota jest ten ląd do domu, bo przynajmniej dla nas, bo wywozimy ich wszystkich, rozwiozę ludzi tam, gdzie mam rozwieźć. Później z powrotem sobie wracam na pusto, jadę jak mi się już tam żywnie podoba. Czyli zazwyczaj jest to tak. Zresztą w obydwie strony to zazwyczaj tak jest. Bo teraz raz zajechać, raz wrócić. Później trzeba potankować, przygotować wszystko, AdBlue i tak dalej. Dezynfekcja, sprzątanie, ozonowanie i tak dalej. Także jeszcze się sporo schodzi. No i później znowu się jedzie i znowu się jedzie i tak kółko i kółko. Się to skończy, to będzie lipa, tak kurna, człowiek przywykł już do tego jeżdżenia. Dobry, cieplutki wóz to jest, kurde, rano moment mi się nagrzał. Teraz jak jest gorąco na zewnątrz, to sobie chłodzenie ustawiłem, fajnie mi akurat tak chłodzi, nie za mocno, nie za słabo. Ja trochę tej A1 też nagram, kawałeczek chociaż, później wrzucę, no i może jeszcze zobaczę na tym rozwalonym odcinku, też może nagram kawałek, ale to zobaczymy, jak tam dojadę.
Na razie mam jeszcze kawał drogi. Jeszcze mam jakieś 160 km do domu. Tfu, 260. Zaraz będzie widać, że to jest 251 km do Warszawy. Także jak później jeszcze może jak zjadę gdzieś na chwilę, żeby odpocząć, może jakąś kawę wypić, to może nagram jeszcze wam pokażę, jak ten autobus wygląda z zewnątrz. To jeden z nowszych jest. Dosyć ładny, jak widać, jeszcze nie poobrywane wszystko. No cóż, no to ja was gorąco pozdrawiam. I jak się uda, to później wam nagram jeszcze. Także na razie, cześć.